pojawia się w naszych sercach wiele wspomnień i przeżytych chwil, których chcielibyśmy się dzisiaj z Wami podzielić. Za czym będziemy tęsknić? Czego nie zapomnimy? Przekonacie się sami. Na zawsze w moim żołądku pozostaną obiady Pani Gosi. Na zawsze w moim sercu pozostanie pomoc i dobro nauczycieli, którzy zawsze nas wspierali, gdy potrzebowaliśmy ich pomocy i byli przy nas, choćby nie wiadomo, co się stało. W moim sercu zawsze pozostaną ważne osoby, które w tej szkole poznałam, które po prostu mnie odmieniły i bardzo dużo dla mnie znaczą. I wiem, że niektóre z nich teraz to oglądają. Także jestem bardzo wdzięczna i bardzo się cieszę, że poszłam do tej szkoły, bo pomimo wszystkich dobrych i złych chwil poznałam tych ludzi i myślę, że każdy z nas chce, nie może się doczekać nowej szkoły, ale gdzieś tam z tyłu głowy ta mała szkoła tam zawsze będzie, dlatego jestem wdzięczna, że mogłam tutaj być. Ja zawsze w moim sercu zostanie Pani Sylwia, moja wychowawczyni. Na zawsze w naszych sercach pozostaną nasi wychowawcy i nauczyciele wspomagający. Na zawsze w moim sercu pozostanie moja klasa oraz pani wychowawczyni i wycieczki szkolne. Na zawsze w moim sercu pozostanie ta klasa, tablica, zabytkowe liczydło i ten zegar. Nigdy nie zapomnę cudownej pani Ewy, która zachęcała nas do czytania. Nigdy nie zapomnę do czytania jak 5 lat z moją klasą. Ja również. Nigdy nie zapomnę wolnych godzin w tym miejscu. Jezu, znowu to! Nigdy nie zapomnę zacinających się szafek. Nigdy nie zapomnę tych cudownych lekcji WF-u, jakie były prowadzone przez pana Brodera na tym właśnie orliku. Podaj. Nigdy nie zapomnę dnia Wagarowicza. Nigdy nie zapomnę tych świetnych książek, które tutaj przeczytałam. Nigdy nie zapomnimy tej wspólnej modlitwy na lekcjach religii. Nigdy więcej nie zapomnę wspaniałego systemu patyczków, który obowiązywał w naszej szkole. Numer 7 do tablicy. Nigdy w życiu nie zapomnę biegania na WF-ie przed językiem polskim. A ja nigdy nie zapomnę naszych przerw i wspólnych wycieczek. Chciałabym jeszcze raz spędzić wiele przerw na tym cudownym placu zabaw. Jestem pewna, że w nowej szkole nie będę miała tak wspaniałego akwarium niż w sali numer 17. Z tą klasą wiąże się najwięcej moich pozytywnych wspomnień, zwłaszcza ta ławka, w której siedziałam przez ostatni rok i w której jedliśmy marchewki na tej podłodze i komentarz pana Olka, który brzmiał: dobrze, że nie chipsy. Pozdrawiam panie Olku. Chciałabym jeszcze raz przeżyć przygodę, jaką było zakładanie naszego pięknego sadu. Jesteśmy bardzo wdzięczne pani Marysi Chorosteckiej, która ten projekt wprowadziła w życie. I na pewno jeszcze tutaj wrócimy. Tak, do skosztowania pysznych jabłek z naszych pięknych drzew. Jak widzicie, przez te wszystkie lata nazbierało się w naszych sercach wiele wspomnień, które zapamiętamy na bardzo długi czas. Drodzy nauczyciele, mamy nadzieję, że zapamiętacie nas już na długo, najlepiej na zawsze i obyście nas wspominali jak najlepiej.